Ja się najpierw przedstawię. Nazywam się Wojtek i tak troszeczkę sobie zaczynając ironicznie, lekko zabawnie, pojawiłem się kiedyś w takim periodyku. Możecie znać, raczej powinniście kojarzyć. Taka rekomendacja, tak? Zrobiłem krocie w internecie, bo mam tam sklep. Brzmi lekko strasznie. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podobało, jak znajomy to przerobił. Zarobiłem kroczem w internecie. Było dużo lepsze i zdecydowanie mniej kompromitujące niż taki nagłówek, który potem chodzi za wami parę lat. Więc uważajcie, co, gdzie mówicie i co się później pojawia w różnych mediach. No możecie skończyć tak, a potem znajomi mają dużą radochę, przedstawiając wam tego typu rzeczy. A tak na serio, tak? Tak na serio z tą panią, którą widzicie na zdjęciu tutaj w trzecim rzędzie. Od 6 lat prowadzimy sklep internetowy, zajmujemy się sprzedażą gadżetów. Sklep nazywa się forgift.pl. Branża gadżetowa, zacznijmy od tego, bardzo szeroka rzecz, tak? Gadżetem możecie określić wszystko. Zaczynając od elektroniki, nie wiem, iPady, iPhony, tak? Ludzie nazywają to gadżetami. Idąc przez jakieś rzeczy, tak jak tutaj macie zaparzacze do herbaty, to też są gadżety dla ludzi. Kubeczek też jest gadżetem. Gadżetem może być absolutnie wszystko. I to z jednej strony jest piękne, z drugiej strony jest zabójcze. Bo my możemy sprzedać praktycznie każdy produkt, musimy go odpowiednio obudować tylko. No i zbudowanie tej otoczki, sprawdzenie tego, czy dany produkt będzie się sprzedawał, to jest ciężka zabawa. Jest w tym sporo pracy, trzeba troszeczkę się zastanowić. Nie jesteśmy sklepem AGD RTV, tak? Określona branża, określony rynek, mamy to, sprzedajemy to. No nie, tutaj mamy bardzo duże pole popisu. Z jednej strony zahaczamy sobie na przykład o branżę kuchenną, oferujemy rzeczy, dodatki do kuchni, które są niestandardowe. Z drugiej licencjonowane rzeczy, na przykład z Batmana, Supermana, Star Warsów, tego typu drobiazgi. Gdzieś tam zahaczaliśmy też odrobinę elektronikę, ale w to akurat się nie bawimy. Zobaczcie, że branża gadżetowa jest o tyle fajna, że oferuje spore marże. To nie jest marża 5-10%, taka malutka, na której się bawicie, ale to jest marża znacznie większa. Problem jest taki, że kwotowo ta marża nie jest duża, ale procentowo jest bardzo fajna. Wszystko ma dwie strony, tak? Też będę się starał z tych obydwu stron to przedstawiać, gdzieś tam plusy i minusy. Z branży gadżetowej powinniście kojarzyć, a propos tego bankructwa, jedną dużą firmę. Co wam się kojarzy? Jaka firma taka najbardziej znana z branży? Ty nie dostaniesz prezentów w końcu, bo już masz ich za dużo, słucham? Toys for Boys. Tak jest, Toys for Boys. Pierwszy prezent, proszę bardzo. A, przed chwilą torebka obrysowana bardzo ładnie. Więc tak, Toys for Boys, tak? I to jest bardzo dobry przykład świetnie zbudowanej marki, budowanej przez ponad 10 lat, która zbankrutowała. Ona jeszcze istnieje, jeszcze tak, nadal istnieje, będzie istniała. Sam brand został po prostu kupiony. Ale niestety założyciele, spółka poszła na dno. Wiecie, co ich pociągnęło na dno? Jakieś koncepty? Sklepy stacjonarne. Sklepy stacjonarne, dokładnie, tak. To, co większość sklepów robi, wychodząc z online'u do offline'u, zresztą to, co my teraz robimy, tak, też wyszliśmy rok temu, zaczęliśmy sprzedaż offline'ową, sklepy stacjonarne pociągnęły ich na dno. Różnica jest taka, że Toysi weszli bardzo mocno, Toysi, tak, mówiąc tak prosto i tak jak to gdzieś tam w branży używamy. Oni weszli bardzo mocno, bardzo szeroko w centra handlowe, duże centra, Złote Tarasy, Galeria Makotów, Arkadia, wszędzie tam byli. I to nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. I to ich dobiło. Te sklepy zarabiały tylko raz w roku, tylko w okresie świątecznym. Przez pozostałe 11 miesięcy generowały po prostu bardzo duże straty. Więc z tego typu kwestiami też trzeba uważać. Tam był jeszcze inwestor, więc dochodzą też troszeczkę inne kwestie do grania tutaj z inwestorem, ale generalnie tak. Ja często słyszę, że a, sprzedajecie takie fajne rzeczy, to kurde, każdy mógłby sprzedawać i na tym zarabiać. No nie do końca, tak? Ze wszystkim można tak powiedzieć, że to mógłby każdy sprzedawać i na tym zarabiać. No nie do końca tak to wszystko wygląda. Nawet najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze biznesy mogą dostać kopa, mogą się nad czymś powinąć. W naszej branży, jeżeli ktoś wchodzi w offline, to robią to bardzo bezpiecznie. Niektórzy dokładają liquidy, tak, do sprzedaży takiej offline'owej, sprzedaż e-papierosów, liquidy, wiadomo, to jest łatwo sprzedać, na tym są duże marże, można wprowadzać łatwo własne marki, produkcja z Chin. No teraz już to zostało troszeczkę ucięte w online, ale w offline sobie tak to działa. Dobrze. Wracając do tematu, jak sprzedawać, żeby nie zbankrutować i jak troszeczkę o tym, co my robimy. Po pierwsze to proste, tak? Mógłbym tutaj stanąć, powiedzieć, zarabiajcie więcej niż wydajecie i tyle. No, de facto tak to wygląda z jakiejś perspektywy i to by się jak najbardziej zgadzało w kwestii liczb, tak?
ale jest to troszeczkę bardziej skomplikowane i ma warstwy. Tak jak cebula ma warstwy, ogry mają warstwy, biznes i e-commerce też mają warstwy, tak? Wszystko ma warstwy. I generalnie patrząc, gdybym patrzył na to z tej pierwszej perspektywy, zarabiaj więcej niż wydajesz, no to zamknęlibyśmy się po pierwszym roku najprawdopodobniej i poszli robić zupełnie co innego. Ale dochodzi kwestia gdzieś tam psychologiczna do tego wszystkiego, dochodzi determinacja, dochodzi przywiązanie, no jest tego dużo po prostu. I nie jest to czysta matematyka i czyste odjęcie jednego punktu od drugiego. My troszeczkę jesteśmy tutaj pomiędzy takim młotem a kowadłem. Z jednej strony nasza branża, tak jak wam mówiłem, możemy sobie bez problemu śmigać pomiędzy różnymi kategoriami produktowymi. Czy to są jakieś rzeczy do kuchni, czy to są, nie wiem, kubeczki, czy to są, kurczę, jakieś rzeczy imprezowe, jakieś śmieszne gadżety. Możemy wchodzić, badać, nie psując spójności i doświadczeń klienta, bo to też jest bardzo istotne, zaraz jeszcze o tym będę mówił. Ale tak, jesteśmy cały czas spójni. Nie jesteśmy Empikiem, który nagle oferuje AGD i klient taki, o co chodzi? Co się stało? Nie jesteśmy Merlinem, w którym pojawiają się perfumy i gdzieś tam tak powstaje taki mały dysonans. U nas cały czas jesteśmy w stanie wprowadzić to spójnie. Kwestia bycia między młotem a kowadłem to jest kwestia taka bardziej globalna, czyli wejście gigantów na nasz rynek. Z jednej strony mamy Amazona, gdzie macie markowe rzeczy, które można kupić w bardzo dobrych cenach, powiedzmy tak, w dobrych cenach po prostu. I który jest gigantem. Z drugiej mamy AliExpress, który bardzo mocno wchodzi na nasz rynek, już widać zresztą cały czas informacje o tym, tak? Pojawiła się informacja, że w 2017 otwierają biuro w Warszawie, ma to być przyczółek w Unii. Więc też dla różnego rodzaju e-commerce'ów no, na pewno będzie to sporym wyzwaniem uciekanie przed jednym, uciekanie przed drugim i gdzieś tutaj znajdowanie swojej niszy. Nie będę tam wchodził w jakieś tematy budowania tak, swojego własnego niebieskiego oceanu, ale no, tutaj trzeba będzie się na pewno nad tym troszeczkę zastanawiać. Więc nie jest aż tak pięknie, jakby to wyglądało na pierwszy rzut oka. Druga kwestia, e-commerce versus SaaS. To też jest bardzo ciekawe. Z jednej strony składamy się z bardzo podobnych cegiełek. Dostarczamy ruch, tak? Ten ruch można tutaj sobie podzielić na różnego rodzaju elementy, rozbić na mniejsze składowe czynniki, ale tak samo musicie dostarczyć ruch do e-commerce'u, musicie dostarczyć ruch do swojego SaaS-u. Czy jakby nie patrzeć, jeżeli dostarczycie ten ruch, konwertujecie go w jakiś sposób na klienta. Przynajmniej w takim modelu ogólnym przyjętym wiadomo, że może to wyglądać różnie, tak? Ale patrząc z perspektywy, konwertujecie na klienta, klienta obsługujecie. Jeżeli macie tego klienta, zaczynacie go pozyskiwać, no to później trzeba temu klientowi dostarczyć produkt. I tu się pojawia największa różnica między fizycznym e-commerce'em a SaaS-em. SaaS dużo łatwiej dostarcza klientowi produkt, dużo łatwiej skaluje się przy dostarczalności z e-commerce'em produktowym. Nie tylko dochodzi kwestia infrastruktury, o którą też trzeba gdzieś tam zadbać, ale także dochodzi kwestia logistyczna, która jest bardzo, bardzo istotna. Też jeszcze zaraz do tego sobie przejdziemy i będziemy poruszali. Kilka takich kwestii, to do czego my się stosujemy, nawet stosowaliśmy właściwie nieświadomie często od początku MVP, tak? Czyli Minimal Viable Product, żeby zaczynać małymi kroczkami, żeby testować po prostu rozwiązania, które mamy. I generalnie nawet jak nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego robimy, później oczywiście zostało to ładnie ustrukturyzowane, tak? Ludzie piszą książki o tego typu rzeczach, książki, poradniki, różnego rodzaju informacje się pojawiają. Ale my to robimy na przykład, wdrażamy, tak? Wdrażamy jedną rzecz, nie wiem, marketing automation. Chcemy wdrożyć marketing automation, zobaczyć jak to u nas działa. No to nie rzucamy się na największą kobyłę, jaka jest na rynku. Nie płacimy fortuny za integrację tego, bo po pierwsze nas nie stać, po drugie jest to bardzo skomplikowane. Tylko korzystamy z mniejszych narzędzi, które są na przykład gotowymi pluginami. Jeżeli stoimy na Magento, korzystamy sobie powiedzmy z Edrona w tym momencie, testujemy jego działanie, tak? Możecie zobaczyć jak to wygląda, sprawdzamy czy w ogóle coś takiego u nas się sprawdza, czy to konwertuje klientów, czy jesteśmy w stanie dalej zaoferować coś, tak? Czy jesteśmy w stanie zarobić, wyciągnąć więcej pieniędzy z takiego narzędzia. Jeżeli nie, no to po prostu łatwo porzucamy, koszty wdrożenia nie były duże, możemy pójść dalej. Pivot. To jest troszeczkę to, o czym mówiłem. Nam jest łatwo pivotować pomiędzy produktami. Najcięższe e-commerce do sprzedaży, jakie ja widzę, są jednoproduktowe często. Jednoproduktowe, czyli na przykład ktoś oferuje jeden rodzaj, nie wiem, mamy takie produkty czasami, czekajcie, zaraz sobie przypomnę, od kogo bierzemy. Zapinki do butów. Proszę bardzo, magnetyczne zapinki do butów, tak, żeby używać zamiast sznurowadeł. Gość ma jeden produkt, co prawda on jest w różnych kolorach, różnych wariacjach,
ale to jest bardzo problematyczne. Na dłuższą metę sprzedawać jeden produkt. Nie macie jak zagrać nowościami, nie macie jak, tutaj klient nie będzie tego zmieniał co miesiąc, tak? Nie będzie tego przywiązania, więc jest to bardzo kłopotliwe. U nas łatwo możemy sobie zmieniać produkty, dodawać nowe. To też jest takie fajne badanie rynku i testowanie tego, co możemy zrobić. 4P, tak, to na pewno znacie, Product, Price, Promotion, Placement, takie dogmaty, jeżeli chodzi o marketing, sprzedaż. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby tłumaczyć Wam po kolei, co jest czym i dlaczego. Chodzi mi o to, żeby wszystko powinno ładnie do siebie pasować w tym modelu i budować spójność, jeżeli chodzi o klienta. To jest kluczowe, zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Budować spójne doświadczenia klienta, tak? Od początku, odkąd go pozyskujecie, odkąd przekonujecie go do zakupu, jak on już kupi i później to, co robicie z nim po zakupie, tak? Znaczy nie, że jakieś tam znowu brzydkie rzeczy z tym klientem robicie po zakupie, ale po prostu, tak? Jak dalej namawiacie go na kolejne zakupy, czy na to, żeby do was po prostu wrócił. No i właśnie przechodząc do klientów, zrobiłem sobie takiego zdjęcia Konrada. Konrad siedzi tutaj w drugim rzędzie. Nie tyle, że będę apatował tutaj jego aparycją czy charyzmą, ale po prostu chodzi mi o to, co ma na koszulce, tak? Hashtag klienci i troszeczkę o tych klientach. Kogo kojarzycie? A nie, to cofnijmy jeszcze do Konrada. Kto powinien kupować gadżety? Na zdrową logikę. Mam jeszcze drugą rzecz do rozdania, więc będzie motywacja. Słucham. Jakaś grupa docelowa. Mężczyźni. No właśnie nie. Słucham? Nie. Dalej. Kto kupuje? Kobiety. Bardzo dobrze. Tak jest. Dokładnie tak jak mówisz, proszę bardzo. A to akurat bardziej będzie dla twojej dziewczyny prezent, ale... Bardzo słuchasz podcast. Słucham? Podcastu. Tak? Dobrze, czyli była ta informacja. Okej, pojawiło się. No właśnie, tak. My też na logikę podeszliśmy do tego, że gadżety kupują mężczyźni i tak troszeczkę budowaliśmy naszą komunikację. Później zaczęliśmy to weryfikować. Okazuje się, że 60 kilka procent klientów to są kobiety. I to kobiety właśnie głównie kupują gadżety. To wynika z tego, później to sprawdzaliśmy, docierały do nas informacje różne od klientów, tak? W związku z reguły to kobieta odpowiada za wybór prezentu. Facet jest narzędziem wykonawczym. Facet przyjeżdża, odbiera, płaci, nie wie co odbiera, jedzie do domu, ma święty spokój. I tak to z reguły działa. To kobieta się zastanawia często, co kupić, jak kupić, gdzie to znaleźć i tak dalej, tak? Cały proces twórczy się dzieje właśnie po tej stronie, a my jesteśmy, przykro mi panowie, ale tak to wygląda, my jesteśmy narzędziem wykonawczym tutaj i pędzimy po prostu na złamanie karku, nie, że na zbity pysz, bo to brzmi dobrze, źle. Na złamanie karku, żeby ten prezent konkretny odebrać i dostarczyć na czas. To jest taki slajd, który ja często pokazuję, zobaczcie sobie. To są, dawno, dawno temu wyciągałem takie statystyki, narzędzie nazywało się statystyki Allegro, pokazywało sprzedaż w danym okresie. Akurat nasza branża prezentowa, tutaj mamy, tak, koniec grudnia, czyli wiadomo, gwiazdka, dużo prezentów się sprzedaje, schodzi wszystko pięknie, to jestem w stanie przewidzieć bez żadnych narzędzi tego typu. Tutaj mamy luty. Cofnąłem? Nie cofnąłem. Dobrze. Czyli w lutym, walentynki, też troszkę prezentów schodzi. Co mamy tutaj? Koniec września? Dzień chłopaka, ktoś powiedział. Przepraszam, ale już nie mam prezentów, skończyło się. Dzień chłopaka, który jest świetną okazją, tak, prezentową. Pod względem sprzedaży w naszej branży przebija walentynki. Macie pięknie określoną grupę docelową. Sprawdzacie sobie jeszcze, to akurat była sprzedaż skumulowana, ale to już mniej istotne, sprawdzacie sobie grupę docelową, wykorzystujecie najprostsze narzędzie, jakie się da, reklamy facebookowe, targetujecie reklamę do kobiet w związkach, voilà, sprzedaż rośnie, tak? Proste rozwiązania, które łatwo zwalidować, generujecie sobie ileś reklam, nie wiem, no kilka wariacji. W naszym przypadku zrobiliśmy sobie 4-5 różnych reklam, tak, żeby potestować. Najlepiej sprzedaje reklama z Zakiem, który wygląda w ten sposób. Czemu? Nie pytajcie mnie, ale tak to działa. Rewelacyjnie sprzedająca reklama po prostu konwertuje bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Co roku jej używam, już od kilku lat zresztą, i nic się nie zmieniło. Zak w kasku na wino wspaniale przyciąga kobiety, one klikają, kupują, więc tutaj akurat nie ma wielkiej potrzeby, żeby dokonywać zmian. Dobrze, troszeczkę poważniejsze rzeczy, automatyzujcie co się da. Jeżeli macie możliwość, jeżeli zajmujecie się sprzedażą, ja się zajmowałem też troszeczkę szkoleniami, dalej się tym zajmuję,
wystąpieniami publicznymi, tak, gdzieś tam to się trafia. Z chłopakami z Allegro, z Akademii Allegro, kiedyś był taki projekt edukacyjny. Zjeździliśmy Polskę edukując na temat sprzedaży, tego jak to robić dobrze, co można zmienić, co można wdrożyć. Wiecie, jaki jest pierwszy element automatyzacji, jeżeli chodzi o sprzedawców? To było 2 lata temu, jak zakończyliśmy ten program. Co ludzie robili najpierw? Jakieś pomysły? Najpierw używali karteczki. Zapisywali sprzedaż na karteczce. Po karteczce był Excel. Przenosili sprzedaż do Excela, robiąc Ctrl-C, Ctrl-V. Gdy Excel nie wystarczał, dopiero zaczynali szukać narzędzi SaaS-owych, tak? Tych, które są dostępne na rynku. Menadżer sprzedaży, tego typu rzeczy. To był dopiero trzeci krok, niestety. I to jest po prostu bardzo męczące, tak? Zamiast przeskoczyć te kilka etapów i się głowić, zastanawiać, korzystać z doświadczeń innych, to ludzie po prostu robili bardzo dużo rzeczy manualnych, niestety. Tego, co można zautomatyzować. Proste rzeczy. No. W tym momencie możecie zautomatyzować nawet działania marketingowe. Tak? Macie Growbots, macie inne tego typu startupy, które pozyskują leady. To, co ostatnio był bardzo fajny webinar z jednym z założycieli Salesmanago. Oni pozyskują 10 tysięcy leadów, które wpada do lejka sprzedażowego co miesiąc. Te leady są generowane w większości z automatu, tak? Z treści, które mają pozyskane. Z lejka dopiero są dalej obrabiane przez handlowców. 10 tysięcy leadów pozyskanych bez jakichś specjalnych tutaj, przynajmniej w tym momencie, gigantycznych nakładów. Są startupy, które są w stanie Wam pozyskiwać leady do różnych rzeczy, tak? Do różnych projektów. To są różnego rodzaju leady różnej jakości. Można nawet tego typu działania zautomatyzować. Działania e-mail marketingowe, wszelkiego rodzaju personalizacja, to się bardzo mocno rozwija. Bardzo duże trendy, jeżeli o to chodzi. Gdzieś tu miałem też ładne liczby w temacie personalizacji, ale teraz, no dobra, to sobie darujemy te liczby akurat. Ale widać takie trendy w e-commerce, tak? Żeby nie układać tych cegiełek, jak ci panowie, ale żeby ułożyć je tutaj w ten sposób. Zawsze jak wrzucam ten slajd, ktoś mi zwraca uwagę, a gdzieś tam ten człowiek musiał załadować cegły do tej maszyny. No tak, no musiał załadować, tak? No i nad automatyzacją też, jeżeli ktoś czuwa nad logiką tego, nad logiką działań, no jak najbardziej. Kiedyś, żeby nie było, że jestem taki stary znowu, kojarzycie takie druczki? Druczek pocztowy, klasyczny, paczka pobraniowa. Te druczki się automatyzowało w ten sposób. Drukarka igłowa, napisany skrypt i zadrukowujesz po prostu z systemu. Brzmi trochę jak średniowiecze w tym momencie. Minęło 8 lat, tak? Przez 8 lat zmieniło się dramatycznie dużo. Cały czas ta automatyzacja, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju działania związane z e-commerce'em, ze sprzedażą, na różnych etapach postępuje. Już nawet do obsługi klienta, tak? Gdzieś tam też można powoli zacząć automatyzować. Sprzedaż, generowanie druków, generowanie paczek, obsługa posprzedażowa klienta. Tak? Drogi kliencie, widzieliśmy, że dostałeś 3 dni temu paczuszkę. Jak tam wszystko gra? Jest gitarka? No nie gra, bo na przykład zmiażdżyli mi paczuszkę, tak? Bo ktoś totalnie ją rozwalił i stała się tragedia, ale zapomniałem Wam powiedzieć. No różne rzeczy się dzieją. Wczoraj mieliśmy właśnie takiego klienta, dzwoni pani tam mocno zdenerwowana, że paczka rozwalona. Akurat kurier in postu stwierdził, że gabaryt B idealnie się zmieści w tą najmniejszą skrytkę. I uwierzcie mi, że dopasował, tak, tą paczkę. Udało mu się. Nie wiem, jak to zrobił. Paczki są naprawdę tam zabezpieczone solidnie, ale gość dopasował. Paczka była duża, tak ją skompensował, że jestem pod pełnym wrażeniem. Pani wielce zdenerwowana. No, trzeba też rozwiązywać takie rzeczy. I to jest kwestia logistyki, to jest kwestia ta ostatnia, o której mówiłem, czyli ta największa różnica pomiędzy startupami SaaS-owymi a e-commerce'em fizycznym, czyli dostarczanie produktu do klienta. To, co potwierdzają wszelkie badania, ja już nie będę przytaczał tych badań, bo screenów z Gemiusa czy innych po prostu naoglądaliście się wszędzie, jak nie, to możecie sobie zobaczyć na spokojnie. Klient bardzo często nie odróżnia nadal pracownika firmy kurierskiej od pracownika sklepu. Traktuje to jest taka niewidzialna ręka sklepu, cały czas tak to działa. I to ma ogromne znaczenie, tak? Kto dostarcza tą paczkę i w jaki sposób. My się czasami spotykamy z taką informacją, dzwonią momentami klienci, ja nie chcę, żeby mi dostarczał ten kurier, ja go nienawidzę, nie cierpię tego człowieka, on mi zniszczył paczkę, tak? Ja chcę koniecznie czymś innym. No dobrze, damy radę, no coś wymyślimy, ale no, gdzieś tam klient miał tragiczne doświadczenie. I to jest ze wszystkimi firmami kurierskimi. Tak, takie przypadki to jest oczywiście skrajny przypadek, ale też się zdarzają, też trzeba na nie wszystkie reagować. Nawet takie rzeczy gdzieś krążą po internecie, to spokojnie możecie znaleźć, tak? Tylko nie reagować w sposób, tak jak ja często widzę na grupach komersowych,
Ej, drodzy koledzy, co tutaj zrobić? Gość mi odebrał paczuszki, kosztowało mnie 8 zł, jak go zwindykować za te 8 zł? No, jak odzyskać moje 8 zł, które pozyskałem? Pozyskałem, straciłem na wysłanie paczki i jeszcze zwrot. Więcej czasu de facto człowieku zajmie ci napisanie tego posta i rozkminka, jak odzyskać te 8 zł od człowieka, niż pójście dalej i bawienie się w to, tak? Często nie ma sensu po prostu, jeżeli to jest mała paczka. Rozumiem, jak ktoś wysyła na przykład palety, to można tam kombinować. Tutaj skrajny też przypadek takiego średniego doświadczenia zakupowego. Przez doświadczenie zakupowe było jeszcze na początku w porządku. Gorzej troszeczkę właśnie w momencie logistycznym. Książki zamówione, akurat gość, który wydaje sporo pieniędzy na książki. Książki zamówione, dostarczone w takiej gazecie, oklejone. No, nie wygląda to najlepiej, tak? Można zrobić to troszeczkę spójnie. Z drugiej strony skrajny przypadek fajnej logistyki, ale nie do zastosowania wszędzie. List Made in Warsaw, taka firma, która zajmuje się szyciem odzieży, generalnie ciuchy, suknie, wykonane z dresu, przynajmniej od tego zaczynali. Jestem trochę ślepy, nie wiem, czy rozczytam, co tu jest napisane, ale się postaram, bo to jest bardzo istotne. Co to jest? Bibuła zawiązana wstążką z kokardą. Na bibule przyklejona naklejka for z ręcznie wypisanym imieniem, koniecznie srebrnym długopisem, tak? Więc budowanie takich skrajnie pozytywnych doświadczeń zakupowych. Człowiek otwiera paczkę, dostaje w ten sposób jeszcze ręcznie napisane srebrnym długopisem. No wygląda pięknie. Tutaj w przypadku drogich ubrań jak najbardziej fajne i budujące spójność marki. Ale wyobraźcie sobie, że zobaczył to gość, który sprzedaje opony i bezkrytycznie podszedł do czegoś takiego. I zamawiacie sobie 4 sztuki opon, przychodzą wam do nowego samochodu opony. For, Mieczysław, tak? From, warsztat, PPHU, coś tam. No to gdzieś tam jednak nie do końca gra wszystko. W takim przypadku jak najbardziej. No kwestia dostosowania po prostu tej komunikacji i budowania tutaj spójności. E-commerce to dane w dużym stopniu, szczególnie teraz. Dane klientów, dane tego, co ludzie oglądają, w jaki sposób, jak spędzają czas, gdzie są. Tak, jesteście w stanie łatwo namierzać klienta, podążać za nim, wiedzieć, co dokładnie zrobili na stronie, zaproponować mu produkty takie, jak kupili, podobni do niego. To są proste rzeczy generowane z automatu, ale coraz więcej już jest, jeżeli chodzi o personalizację i wdrażanie. Całe sklepy są personalizowane pod danego klienta. Wchodzisz, masz przygotowane pod siebie. Wiemy, że interesują Cię namioty turystyczne i śpiwory do minus 30 stopni, więc bak, wrzucimy Ci to, a jeszcze zobacz, no mamy specjalny kubeczek do takiego namiotu. Idealnie pasuje, stary. Będzie doskonale. Więc wszystko jesteśmy w stanie w tym momencie spersonalizować. Cały sklep, cały front, całe doświadczenia klienta, idąc od początku. Witaj, Franciszku, miło, że przyszedłeś, kupiłeś ostatnio namiot, zobacz, co mamy do tego namiotu. Bach, 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 tak? To jest case Amazonu. To jest to, na czym w dużej mierze, za co ludzie pokochali Amazona. Za to, że świetnie ich algorytmy, jeżeli chodzi o proponowanie produktów, działały. No, to troszeczkę się zawiesiłem. Przeknę sobie się na spokojnie. Kwestia danych, tak? Kwestia danych i logistyki. Zobaczcie, bardzo fajny, prosty przykład. Euro RTV AGD. Oni nie określają, jakim kurierem dostaniecie paczkę. Jest napisany kurier, tak? Po prostu. I to zależy. To zależy, jaki produkt wybierzecie, gdzie on ma być dostarczony. Automatycznie jest wybierane, która forma dostawy, jaki kurier będzie optymalny, jaki dostarczy najlepiej. Wyobraźcie sobie, że macie bazę Euro, Amazona, kodów pocztowych i informacji o kurierze, który w jakich godzinach dostarczy. To są predikty, które robią już firmy kurierskie, tak? Tylko że tych maili przychodzą dziesiątki, klienci niezbyt zwracają na nie uwagę. Że drogi Zbyszku, twoje zamówienie już jest u nas, dostarczymy je między 11 a 15, bo zazwyczaj kurier jest w twojej okolicy. Możecie sami, praktycznie za opisami. No, trzeba mieć do tego skalę i odpowiednie dane, ale w pewnym momencie jesteście w stanie sami zaoferować klientowi, tak? Wybierz sobie takiego kuriera, dostarczymy mniej więcej w tego typu godzinach. Czy usługi same day delivery, tak? Też się coraz częściej pojawiają i powoli wchodzą na nasz rynek. Kolejne fajne dane, które możecie generować klientowi, możecie sobie porównywać firmy kurierskie, te, które dostarczają najwolniej, najszybciej, w jakim czasie. To akurat screenshot z furgonetki, takiego skryptu do automatyzacji generowania druków, furgonetka biznes, tak? Generowania druków kurierskich. I tutaj informacja o tym, jak długo średnio trwa dostawa paczki. Już nie rozdzielałem na konkretne firmy kurierskie,
bo oni się denerwują i to zawsze wywołuje wojnę, że nie, ten kurier u mnie dostarcza spoko, nie, u mnie nie spoko, mi zniszczył paczkę, tak? To jest taka bardzo konfliktowa rzecz, więc staram się tego gdzieś tam nie poruszać. No i niestandardowe zachowania, to jest przykład od jednego z uczestników szkoleń właśnie alegrowych. Case jest taki, firma sprzedawała tonery do drukarek i te tonery bardzo często się niszczyły. Nie dawali sobie z tym rady, nie wiedzieli co zrobić, żeby zmniejszyć ilość zniszczeń. Taka naklejka, która zwróciła uwagę kuriera, przynajmniej jednego, ale różnych, na różnych etapach dostawy, zmniejszyła im zniszczenia o 80%. Więc voilà, można, tak? Proste sposoby są też dobre. Później się z tego wycofali, bo właśnie to było kiepskie, jeżeli chodzi o spójność doświadczeń klienta. Klient nie odbierał tego najlepiej generalnie. To, że zniszczenia były małe, było ok, ale później tak był taki mały dysonans, gdy klient odbiera paczkę i na niej jest taka naklejka. Jakby ona była jeszcze jakaś samo niszcząca się, zamazująca, tak? Cuda, wianki, tam po tych, nie wiem, 12 godzinach to byłoby wspaniale, ale tutaj niestety nie. Dobrze, to chyba tak przeleciałem bardzo szybko przez te slajdy, które miałem. Czy macie jakieś pytania?